A co gdyby T'Challa został Star-Lordem? W tym materiale porozmawiamy sobie o drugim odcinku z serii Marvela What If. Po spotkaniu w pierwszym odcinku z Kapitan Carter przenosimy się w kosmos, aby poznać alternatywną wersję historii Star-Lorda. To nie Peter Quill zostaje porwany przez Yondu, a T'Challa, książę Wakandy. Co prawda odcinek zaczyna się bardzo podobnie jak pierwszy film o Strażnikach Galaktyki, czyli zamaskowany Star-Lord, który przybywa na Morak w poszukiwaniu orbu, musi stoczyć walkę z Korathem i żołnierzami Ronana, ale okazuje się bardzo szybko, że to wcale nie Peter Quill, a T'Challa. To właśnie od tego momentu historia, jaką znamy z pierwszego filmu Jamesa Gunna, diametralnie się zmienia i doprowadza do innego końcowego rezultatu. To chyba dobrze, bo pod adresem pierwszego odcinka pojawiło się wiele zarzutów, że był on wyłącznie żeńską wersją originu Kapitana Ameryki. Ten odcinek również doskonale pokazuje to, o czym od początku mówi Watcher, obserwujący całe multiversum. Wystarczy jedna drobna zmiana, aby losy wszechświata diametralnie się zmieniły, co widzimy właśnie na przykładzie T'Challi. Jego dobre serce powoduje, że cały wszechświat jest lepszy i jest w nim więcej dobra. To dość mocne pokazanie mocy tej serii i jej przesłania, a jednocześnie piękne oddanie hołdu Chadwickowi Bosemanowi, dla którego występy w serii What If były ostatnimi sposobnościami do wcielenia się w postać T'Challi. A jak mówią doniesienia, postać T'Challi dubbingowanej przez Chadwicka Bosemana pojawi się w aż 4 odcinkach pierwszego sezonu serii. Właśnie ze względu na tak wielkie zmiany w stosunku do filmu o Strażnikach Galaktyki, nie będzie to wyłącznie recenzja, a omówienie wszystkiego tego, co pojawiło się w tym odcinku i omówienie elementów, które mogą nawiązywać do kolejnych odcinków, a także do przyszłości MCU. Więc uwaga, tutaj pojawia się ostrzeżenie o spoilerach, a my przeskakujemy do kolejnych scen. Jeszcze na Moragu podczas konfrontacji T'Challi z Korathem okazało się, że ta wersja Star-Lorda jest zupełnie inna od tej, którą znamy z filmów aktorskich. Star-Lord jest szanowany, jest podziwiany, ma wielu fanów, jego postawa ma wielu fanów i wszyscy wiedzą, kim jest i czym się zajmuje. Bo Star-Lord w tej rzeczywistości nie jest małym, drobnym łotrzykiem i złodziejem, ale jest kimś na wzór Robin Hooda, który co prawda okrada ludzi, ale okrada bogatych ludzi, aby przekazywać dary biednym i aby chronić planety przed zagładami. Ten Star-Lord jest tak samo zawadiacki i charyzmatyczny jak ten w wydaniu Petera Quilla, ale jednocześnie jest szarmancki, pełen dobrego humoru i jest bardzo skromny w porównaniu do wersji portretowanej przez Chrisa Pratta. Okazuje się, że Korath jest fanem Star-Lorda i chce się z nim pojedynkować, chociaż wie, że stoi na straconej pozycji. Sam pojedynek pokazuje, jakim szacunkiem cieszy się T'Challa we wszechświecie, bo Korath mimo swojej porażki mdleje z uśmiechem na twarzy, bo będzie mógł opowiadać historię starcia z wielkim Star-Lordem. Sam Yondu Udonda też od samego początku wygląda jak zupełnie inna postać niż ta znana ze Strażników Galaktyki. Co prawda nawiązuje on taką samą więź z porwanym dla Ego dzieciakiem, jak w przypadku Petera Quilla, ale jednocześnie jest to bardziej zdrowa relacja, bo dzięki T'Challi Ravagers to bardziej rodzina. Co widać przy powiedzonku T'Challi, Ravager never flies solo, czyli Ravager nigdy nie porusza się samotnie. W tym momencie dowiadujemy się też, jak wyglądał origin porwania z ziemi T'Challi. T'Challa był księciem w Wakandzie, ale jednocześnie miał duszę podróżnika i eksplorera. Nie chciał zostawać w ukryciu w Wakandzie, chciał wyjść na świat i właśnie to sprawiło, że przypadkowe porwanie T'Challi, bo Yondu zlecił to zadanie Taserface'owi i Kraglinowi, którzy nie odróżniali jednego ziemskiego chłopca od drugiego, spowodował,
spowodowało, że T'Challa znalazł się na statku, a jednocześnie zobaczywszy, że Yondu może mu oferować eksplorację całego wszechświata, postanowił wybrać się z nim w podróż. Co prawda, z tym elementem fabuły związana jest oczywiście wielka drama, która musiała być pokłosiem tego, co wydarzyło się w dzieciństwie T'Challi na Ziemi w roku 1988, ale wydaje mi się, że nie było za bardzo czasu na rozwinięcie tego wątku i on został trochę zmarginalizowany, co mi się nie podoba, bo tu był wielki potencjał na dramaturgię. Tutaj mam pierwszą teorię, bo skoro T'Challa został porwany przez Yondu i w Wakandzie nie było nikogo, kto miałby zająć miejsce T'Chaki, to pojawiła się tutaj luka dla Erika Killmongera, którego zobaczymy w odcinku Killmonger vs. Tony, prawdopodobnie taka będzie fabuła tego odcinka, ale jednocześnie bardzo możliwe, że jest to ta sama linia czasu, co Star-Lord T'Challi. Dodatkowo w obsadzie widzimy, że Erik Killmonger podpisany jest jako King Killmonger, a więc może to doprowadzić do ewentualnej konfrontacji Star-Lorda w wykonaniu T'Challi i Erika Kinga Killmongera. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że widać wyraźnie, że ten odcinek ma charakter komediowy. Jest w nim wiele żartów. Żartów zarówno po stronie T'Challi, zarówno po stronie Korafa, jak i Thanosa. Thanosa, który jest chyba moją ulubioną postacią w tym odcinku, poza oczywiście T'Challą, który dołącza do Ravagers i porzuca swój plan unicestwienia połowy wszechświata. Wszystko za namową T'Challi po przedstawieniu mu bardzo konkretnych argumentów. A jak wiemy, w tej linii czasu Ravagers robią wszystko, aby ulepszyć wszechświat i życie ludzi. A w rozumieniu Szalonego Tytana jego plan wyglądał identycznie. Tylko miał inne checkpointy po drodze, więc dołączenie Thanosa do grupy ma sens, bo efekt jest taki sam. Środki są inne, nie ludobójstwo, a polepszanie życia ludzi przez kradzieże i rabowania banków, ale to pokazuje tylko to, co powiedziałem na początku, jak zmiana jednej postaci, charakteru jednej postaci może wpłynąć na wszystkie osoby w jej otoczeniu. A skoro może wpłynąć nawet na Thanosa, no to może wpłynąć chyba na każdego. Dzięki swoim działaniom Star-Lord uratował wiele planet i mieszkańców na tych planetach, na przykład przed inwazją Kree i unicestwieniem przez Thanosa. Dlatego w odcinku widzimy szczęśliwego Draxa, który dzięki Star-Lordowi żyje na swojej planecie z córką i żoną. Nie ma w tym odcinku również Gamory, która możliwe, że nigdy nie została adoptowaną córką Thanosa. Oczywiście na plakacie, który teraz się tutaj wyświetli, widzimy Gamorę w kostiumie Thanosa, ale może być to Gamora z innej linii czasu. Mamy natomiast w tym odcinku drugą adoptowaną córkę Thanosa, czyli Nebulę, która ma w tym odcinku bujne blond włosy i która nazywana jest w napisach Heist Nebulą i takie też jest jej zadanie. Widzimy natomiast, że między Star-Lordem T'Challi a Nebulą prawdopodobnie mogła wytworzyć się jakaś relacja romantyczna. Jest to ciekawe nawiązanie, no bo przecież pomiędzy Star-Lordem a inną córką Thanosa również mieliśmy w MCU romans. Tutaj musimy na momencik zatrzymać się przy wątku Yondu, który oszukał T'Challę i powiedział mu, że Wakanda została zniszczona przez wojny między ludźmi. No bo jest to wątek kłamstwa, na bazie którego zrodziło się całe nowe życie T'Challi, jednocześnie zostaje on trochę marginalnie potraktowany, bo okazuje się, że tak, T'Challa wybacza Yondu to, że go okłamał, dlatego, że obaj mają taką samą duszę, duszę odkrywcy i to życie było dla niego odpowiednie, a nie życie księcia w Wakandzie, kraju zamkniętym, odciętym od świata. To było rozsądne wytłumaczenie w 30-minutowym odcinku, ale chciałbym trochę więcej tego dramatu, bo on schodzi na dalszy plan. Natomiast istotny jest finał tego odcinka, czyli heist kierowany przez Nebulę, Star-Lorda i Thanosa. Nebula zwraca się do T'Challi, że
Chciałaby zdobyć z kolekcji kolekcjonera, kolektora coś, co nazywa się The Embers of Genesis. Są to nasiona kwiata, które uzdrawiają i terraformują planety, zniszczone na przykład przez wojny. Nasza grupa z zamiarem hajstu wybiera się do kolektora, czyli Tani Lira Tivana, który jest trochę inną postacią w tym świecie niż w jego wersja ze Strażników Galaktyki, bo zajął on miejsce Thanosa. Jest wielkim, rządzącym twardą ręką Kingpinem, który przejął też Black Order, czyli czwórkę postaci z Ebony Maw i Proximą Midnight na czele, która była strażą przyboczną Thanosa, teraz są wysłannikami kolektora. Drużyna ma trzystopniowy hajst składający się z dwóch twistów, a Nebula jest potulną agentką w tym hajście. Chcą zaoferować kolektorowi orb z kamieniem nieskończoności, ale tak naprawdę chcą ukraść Embers of Genesis. Widać wyraźnie, że ta wersja kolektora jest o wiele potężniejsza. Nie tylko pokazuje to jego wygląd, ale również eksponaty w jego kolekcji. Mamy tradycyjnych Kosmo, Mrocznego Elfa czy Kaczora Howarda, ale mamy również w jego arsenale mnóstwo przedmiotów należących do postaci znanych z MCU. W jego arsenale podczas walki z Czalą i Yondu mamy tarczę Kapitana Ameryki, mamy Mjolnir, mamy sztylet Lokiego, mamy nekrosztylet Mrocznych Elfów, a także hełm Heli. Pokazuje to, że kolektor napodbijał się trochę miejsc i planet we wszechświecie, aby zebrać swoją kolekcję, co ostatecznie nie odbiło się pozytywnie na jego losie, ale jednocześnie pokazuje, jak potężną postacią w tej linii czasu się stał. Pod nieobecność Thanosa. Pojedynek Tczali i Yondu z kolektorem wyglądał trochę jak pojedynek Kappa i Bakiego z Tonim w Wojnie Bohaterów. Takie moje małe spostrzeżenie. Jednocześnie kolektor nie kończy zbyt dobrze tego pojedynku, bo jego ostatnie słowa to "Oh, karma". Na końcu tego odcinka T'Challa postanawia wrócić na Ziemię i odwiedzić Wakandę. Odwiedzić ojca, matkę i siostrę Shuri, która może go nawet nie pamiętać. I przybywa do Wakandy ze swoją kosmiczną rodziną i Thanosem, aby spotkać się ze swoją ziemską rodziną. Ta scena, w której wszyscy razem ucztują i członkowie Ravagers rozmawiają z członkami wyższej klasy Wakandy i z Dora Milaje, były naprawdę ładne i też było w nich sporo humoru. Dlatego wydaje mi się, że ten odcinek będzie jednym z moich ulubionych, jeśli chodzi o pierwszą serię What If. I mówię to już tak, i mówię to już po drugim odcinku tego sezonu, a przed nami jeszcze 7. Natomiast ważne jest to, że dostaliśmy w tym odcinku coś na wzór sceny po napisach, bo po epilogu, po rozwiązaniu tej historii, mamy scenę, w której Ego odwiedza Petera Quilla na Ziemi. Peter Quill jest zupełnie inną postacią pracującą w fast foodzie, który możliwe, że nie ma tak silnej woli, ponieważ nigdy nie spotkał swoich przyjaciół, czyli członków Strażników Galaktyki. Czy będzie podatny na manipulację Ego i stanie przy jego boku podczas międzywymiarowej wojny, do której prawdopodobnie zmierza ta seria? Jest to bardzo prawdopodobne. Dlaczego sugeruję, że ten sezon może skończyć się wielką wojną? Dlatego, że wyciekły kilka dni temu tematy wszystkich 9 odcinków pierwszego sezonu What If i widzimy w niej wyraźnie, że w kilku miejscach dojdzie do spotkań bohaterów. Materiały promocyjne pokazują nam również, że Kapitan Carter spotka się w pewnym momencie z Doktorem Strange'em Supreme, który będzie prawdopodobnie świadomy tego, co dzieje się w multiversum i będzie chciał zebrać międzywymiarowych Avengers, którzy będą walczyć przeciwko wielkiemu złu. Czym będzie to zło? Bardzo możliwe, że będą to złoczyńcy z różnych wymiarów, którzy się zjednoczą. Będzie Ego, Ultron, bardzo możliwe, że Shuma Gorath i nasi międzywymiarowi Avengers będą musieli stawić im czoła. To widzimy również w zwiastunach, które pokazują dwie wersje drużyny Avengers. Jednej m.in. z Gamorą czy Sparty Thorem, drugą ze Star-Lordem T'Challi czy Black Pantherem Killmongera. Czy tak będzie na 100%? Nie.
nie daje żadnej gwarancji. Ale wydaje mi się, że to bardzo możliwa teoria, którą musimy mieć w najbliższych tygodniach na uwadze. Ode mnie to wszystko. Teraz czekam na wasze komentarze. Czy podobał się wam ten odcinek? Czy wolicie reinterpretacje bardziej standardowe w wykonaniu Kapitan Carter i pierwszego odcinka? Czy wolicie w serii What If widzieć więcej takich odcinków, jak ten poświęcony T'Challi? Czekam na was. Dajcie też znać, jakie wy macie teorie odnośnie tego, co wydarzy się na końcu tego pierwszego sezonu serii What If. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się, cześć!